Witam Ciebie bardzo gorąco w tym moim, tym razem, krótkim filmiku o stopach. Jestem pewna, że po obejrzeniu ostatniego Twoje stopy zostały odrysowane. Może też powstał jakiś obraz. Może zostały także przemedytowane. Bo dzisiaj troszkę o interpretacji. Dowiesz się, omówię trzy tematy ze sobą bardzo zbieżne. Pierwszy właśnie o namalowaniu mojego pierwszego obrazu ze stopami i co one mi mówiły. Drugi o zakorzenianiu, zakotwiczaniu. Jest to bardzo ważny temat. A także trzeci, kiedy gubi się buty. Oczywiście jest to symbol podstawy. Zapraszam. Za pierwszym razem pytam stopy i to kolejno. Jak mam się do Ciebie zwracać? No i podają mi swoje imiona. Lewa przedstawia się imieniem duszy, tym bardzo osobistym imieniem, głębi, a prawa, i to mnie zaskoczyła, podaje słowo wynikające z ruchu. Właśnie przez zwracanie się do nich z imienia stały mi się one bardziej bliskie i zaczęły do mnie przemawiać. I jak widzisz na tym rysunku, coś mnie pokierowało, by przy odrysowaniu stóp postawić je złączone. Natomiast ręka, kiedy wzięłam coś do pisania, zaczęła rysować wir i wewnętrzny głos mówi: jedność łączy nas ze źródłem. Potem powstają następne elementy: serce i słowo stop. Lewa stopa łączy z wodą życia, a prawa z płomieniem życia, źródła. Wszystko to ma związek z macierzą i jest jednym. Także bywa, że kolory pojawiają się inne przy każdej nodze. Oczywiście przy dobrym zakotwiczeniu. W psychice człowieka zazwyczaj lewa noga symbolizuje matkę, powiązania z innymi kobietami i ich cechami. Objawia się w lewej stronie ciała i prawej półkuli mózgu. Prawa natomiast symbolizuje męską siłę. Kierowana jest przez lewą półkulę mózgu i zawiaduje prawą stroną ciała. Mamy też dydaktyczny tutaj obraz pokazujący, że wszystkie punkty na nodze są takie same, w tych samych miejscach, co na ręku. Trochę medytuję nad tymi obrazami. Wówczas przychodzą wyjaśnienia. Paluchy, im bardziej u stóp są rozdzielone, uciekają na zewnątrz, tym większe jest rozdzielenie między półkulami, sferą kobiecą i męską w danym człowieku. Czyli co? No, popularnie mówimy, jest to pokochanie siebie w całości. Przypomnę, że jesteśmy sumą doświadczeń z wszystkich wcieleń, a także promieni świetlistych swych praprzodków, prarodziców. Zastanawia mnie wówczas to słowo stop. Brakuje przy nim litery y, stopy, a jest ona z poziomu 7, a zarazem symbolem wody, wyborów i uduchowienia. Może to oznaczać chwilowy lub stały brak połączenia ze źródłem wody. Jest tej wody zbyt mało dla drzewa hormonalnego czy życiowych doświadczeń. Następuje szybkie starzenie i wiele chorób, już tu nie wspominając o realizacji marzeń. A stop, co oznacza, to wszyscy wiemy, że jest to zatrzymanie czegoś, przepływu, ruchu, brak dostępu do źródła wody. I u mnie zdarza się też takie oderwanie.
Spotkanie z kobietami na temat stóp w 2018 roku, to były takie moje pierwsze odkrycia. Wspominam o tym już w innych filmikach cyklu Żeńskość w cyklach. Mocno mnie zainspirowały te wszystkie wiadomości, te wszystkie odkrycia, by temat drążyć dalej. A to był dopiero czubek góry lodowej. A jak to robię, jak dochodzę? No właśnie, omawiam to w różnych filmikach i tak powstało już ponad 15 filmów z tej serii. A miało być tylko o stopach. No, będzie też jeszcze część 9, podsumowująca, a w ostatnim odcinku tej części 8 o stopach narysuję swoje stopy tak w stanie aktualnym i sama jestem ciekawa, co teraz one mi pokażą. Czym jest zakorzenienie? W naszych życiowych zawirowaniach przeskakujemy z poziomów serca do głowy i z powrotem. Tak też jest z relacją ciała całego z jądrem ziemi. Stopy są ważnym tutaj czynnikiem. Są podłogą naszego ziemskiego, najważniejszego domu. Dopóki nie ma stałego przepływu w dwóch półkulach mózgu, dopóki w pełni nie połączymy w sercu siebie z sobą, tak długo stopy są oderwane od całości. U ludzi totalnie oderwanych od ziemi widzimy w malowanych przez nich obrazach drzewa takie bez podstawy, bez korzeni, czy dom bez gruntu. I tu już wchodzimy w głębie zakorzeniania. W pełnym przepływie, a blokad mamy bardzo dużo, to tak jakby wszystkie rzeki i strumyki w całym jednym kraju były czyste, bez tam czy zaśmieconego dna. Ćwiczki w stopach są otwarte, a niewidzialne korzenie są mocno rozrośnięte w głąb i wszerz. Im bardziej rozrośnięte są wszerz, pokazują nasze liczne relacje międzyludzkie, także z drzewami i zwierzętami. Kiedy jest wielka wdzięczność do Matki Ziemi, karmicielki i wszystkich jej przejawów, wówczas te korzenie idą w głąb i zasysają wodę życia, które wracają już nie w postaci tych małych korzonków, jak ja to widzę, takie jasne korzonki, jak się rozświetlają i ożywają, ale już wracają w postaci takich węży, jak wąż strażacki, który jest wypełniony wodą, by gasić pożar. I takie coś, taki pęd wody z tej energii odśrodkowej źródła biją najpierw, i to czuję wyraźnie, w stopy. W seansie, kiedy odłączy się ciało od umysłu i zaczynam obserwować nogi, wyraźnie czuję, jak wpływa coś do ciała. Ono drga, pulsuje, czyli odzyskuje moc. A wyskok do umysłu, to już działają programy, czyli te śmiecie na dnie rzeki, te tamy. Ciało ma szansę uzdrawiać się tylko w jednym przypadku. Nie, gdy dajemy leki, suplementy. Nawet masaże są chwilowe. Cudowne, ale chwilowe. Tylko gdy ciało jest całkowicie odcięte od myśli i programów. To jest teraz najpiękniejszy czas, by do tego dojść. I odbierać w radości to, co niesie transformacja planety i ludzkości. Wejdźmy w to właśnie takim w pełnym przepływie. Teraz rozumiem, dlaczego od 2 lat tyle o nim rozprawiam.
po integracji ze stopami przemawiały do mnie w różnych sytuacjach. Na przykład kiedyś bardzo się spieszyłam i podczas zbyt szybkiego poruszania się i ciężkiego stawiania stóp na ziemi słyszę słowo delikatniej. No tak, stąpanie ma przypominać chód dziecka, lekki i sprężysty. Im cięższy może świadczyć o nadmiarze energii ziemi, przytłoczeniu obowiązkami, problemami. Pochodzi, widzimy, czy człowiek jest przytłoczony materią, czy lekki, rozjaśniony. Na zakończenie dowiedz się, kiedy dochodzi do ciężkiego stąpania i gubienia siebie. No, tu bym dodała też taki bardzo duży pośpiech w życiu. Może to być też dużo objadanie. Pośpiech, dużo robię, dużo jem. To jest takie bardzo złudne uczucie, że żyję. Dlaczego gubimy siebie? Ogromna ilość ludzi jest w powolnym samobójstwie, a nawet nie wie. Może się domyśla, może życie mu brzydnie. To jest pewne, że odchodzi. Czy znasz takie popularne powiedzenie, że śmierć ściąga buty? To kiedy gubi się buty? Kiedy chce zadowolić mamę albo tatę. Najpierw pędzi, aż dogonić nie może, bo jeszcze nie wie, że nie o to w tym chodzi. Potem żonę czy męża. Potem wszystkich dookoła. Kiedy ma pretensje do siebie, że jest jakiś nie tak, jak trzeba. Kiedy nie czuje swojej wartości, ważności i piękna. Kiedy obwinia się za każdy krok. Kiedy chce dać radę ponad własne siły. Kiedy bierze na siebie ciężary innych. Kiedy przygniata się troskami. Kiedy w pędzie i w hałasie szuka czegoś, ale nie wie czego. Kiedy nie wie, kim jest i po co tu jest. Kiedy dał sobie wmówić, że wszystko jest jakieś według definicji. Kiedy bardzo siebie oszukuje na wszystkich frontach. Kiedy myśli, że trzeba być perfekcyjnym, a nie wie, że to nie istnieje. Kiedy porównuje się z innymi, bo tak go nauczono. Kiedy nie widzi, nie słyszy. Kiedy rozum krzyczy, serce głosu nie ma. Kiedy ciągle chce się do czegoś, kogoś dopasować, a nie wie, że coś takiego nie istnieje. Ciągle jest zajęty gubieniem butów, aby potem je znaleźć i znowu zgubić. Dopiero kiedy doszczerze to wszystko, otuli swym sercem, da sobie wytchnienie i pozwolenie, żeby chwilę iść na boso i poczuć w ciszy miłość, którą jest. Poczuć ją we wszystkich swoich komóreczkach. Już nigdy butów nie zgubi, bo zacznie być. Kiedy jest, wszystko jest. Nigdzie nie trzeba iść. Mnie zdarzało się często gubić buty. Zawsze jest tak, kiedy wyskakuje się ze stanu jestem, z tej całości, ze stanu być. Na szczęście jest to już coraz rzadziej. Na wiosnę 2019 roku wyrzuciłam wiele par starych butów, kapci i w takim wewnętrznym oddechu słyszę: jestem w nowym. Oczywiście raduje mnie każdy taki stan,
czy ty? Ciągle jeszcze głupisz i szukasz buty. Jak często jesteś w stanie jestem? Proponuję jak najszybciej zakończyć te uciążliwe czynności, które zabierają dużo energii. Mają odpaść jak suche liście na wietrze. Życzę Tobie jak najszybszego scalania się, scalenia w sobie. Życzę Tobie tej pewnej podstawy. A w następnym filmiku powiem, jak czerpać informacje z wchodzenia do siebie jako domu. A bardzo się to przyda przy kłopotach ze stopami, nogami, biodrami, w ogóle z ciałem fizycznym i z finansami. Bardzo Tobie dziękuję za uwagę, za łapkę, za komentarz i do zobaczenia.